Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Ewangelista Mateusz posługuje się porównaniem tłumu zebranego wokół Jezusa do owiec nie mających pasterza. To starotestamentalny obraz. Izrael jest owczarnią Pana, a król i pokolenie Lewiego to pasterze, których zadaniem jest troska o lud Boży. Już w księdze proroka Izajasza czytamy, jak Bóg żali się, że pasterze pasą samych siebie, a owce pozostawione są samopas. Dzisiejsza dobra nowina jest pretekstem do zadania sobie pytania o przywództwo w Kościele. Czy mamy w naszej wspólnocie pasterzy, liderów, którzy z wielkim zaangażowaniem troszczą się o dobro tej wspólnoty, którą tworzymy? Ważna jest także nasza więź duchowa i posłuszeństwo wiary względem tych, którzy nam przewodzą. Każdy z nas, osób duchownych, jest odpowiedzialny za powierzony mu lud Boży. Przykładem własnego życia i głoszonym w imieniu Boga słowem mamy prowadzić ludzi do poznania Boga. To bardzo odpowiedzialne zadanie. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Zachęca nas dzisiaj Jezus. Każdy z nas jest odpowiedzialny za Kościół. Każdy, a zatem nie tylko duchowni, ale również świeccy. Duszpasterze są tacy, jakich wymodlili sobie wierni. Niech zatem ta dzisiejsza dobra nowina będzie dla nas wszystkich zachętą do gorliwego zaangażowania. Dla duchownych, abyśmy się stali jeszcze bardziej zatroskani o zbawienie naszych owiec. Dla wiernych świeckich, aby jeszcze żarliwiej modlili się o dobrych i świętych kapłanów. I dla nas wszystkich, abyśmy razem wierniej naśladowali Chrystusa.